Hej, witam was, z tej strony Gala, to jest XCOM i nasza przygoda Long War. Jak na razie idzie tragicznie. Strasznie mamy pod górkę w tym sezonie, no ale trzeba się poradzić, nic nie zrobimy. Na następną misję wybrałem sobie dwóch skarżyńskich, czyli ja i mój brat Adrian. Idzie również Montiusz, czyli bardzo, bardzo z najwyższej półki. I idzie kolejny sierżant Grom, czyli Grzesiu Pyziak. Trzech świetnych żołnierzy. Ale jest bardzo wysoki poziom trudności. Ostatnio jak był wysoki, to dostaliśmy takie lanie, że aż niemiło było. No ale co zrobić? Może ruszmy na tą misję, już nie czekajmy, po prostu grajmy. Szykujcie się, uderzeniowy jeden. Dobra, lecimy. Kolejnym miejscem zrzutu jest Wielka Brytania. Obcy coraz intensywniej działają na terenie wielu większych miast. Nasza reakcja ma kluczowe znaczenie w opanowaniu szerzącej się paniki. Prawdopodobnie tu będzie cała masa Mutonów. Najgorsze to jest to, że na tej mapie nie ma żadnych osłon na początek. Dobra, ja wybiegam. Centrala, wielkie niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Uderzeniowy jeden czeka na rozkaz desantu. Przyjęliśmy wielkie niebo. Na szczęście nikogo nie, jeden może atakować nie wybaczyłem wroga. Na uważajcie początek. Na siebie. Czy dobiegniesz tam? O, nigdzie nie dobiegniesz. Co ja mam taki wolny ten team? Solid copy. Okej. Jest, wypełniają. Załatwione. Może nic nie wypaczy, nie wyskoczy nam tego od razu. Okay. Śmigam. Nie wiem, czy zostajesz bez osłony, ale no. Niestety tych osłon mamy malutko. Zaraz będzie ich trochę więcej. Okej. Okay. Czy stąd będziesz coś tak widział? Jest, widzę cel. Dobra, mamy. Film menu. Okej. Jednego nawet widzimy. Ale na pewno... O! Ktoś mnie zaskoczył, Gromu. Spróbuj strzelić, może go akurat ściągniesz. Mhm. Trzeba było jednak wziąć sobie precyzyjny strzał. Ale go widzi też Montiusz. Montiusz, nie masz za dużych szans, ale no spróbuj. O, pięknie. No to mnie troszkę cieszy. Tu się boję, żeby nie podchodzić, żeby też jakieś grupki nie wypatrzeć przez przypadek. No ale gdzieś się muszę ruszyć. Zaraz będę na miejscu. Flankuję kogoś. A tu się jakiś filmen pojawił. Oberwał, ale żyje. Stąd powinienem ja go widzieć. O kurde, nie widzę go. Dobra, ale mój Heavy go flankuje, więc powinno być po nim. Dobra, drugi załatwiony. Dziwne, że ja go nie widziałem. No dobra, dwóch finionów zostało aktywowanych. Chyba nie jesteśmy tu sami. Może nie będzie mnie truł.
Idzie. Radział się na Overwatcha, traf tylko. Aż kurde, no nie, 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 nie. Nie, nie tak, nie tak. Troszkę niżej. Odporność. Okej, okay, jeden nie trafił. Ale jeszcze jest drugi niestety. Smakuje mnie? Działaj, muszę go trafić. Dobra. Jako dowódca pokazałem świetną klasę. No dobrze. To jest robota dla naszego groma. Kurde, który nie dał rady. No ale może Mont już da radę tak jak przed chwileczką. Kurde no. No nie. Wbiegłem do tego pociągu, ale się troszkę... No troszeczkę się boję, żebym się na coś nie nadział. Dobra, ale spróbujemy. Jak mam ryzykować, to ja to sobą pozaryzykujemy. Floatery. Ale ten Finman jest wciąż strasznie, strasznie niebezpieczny. O, jednego z nich flankujesz. No to spróbuj do niego strzelić, jak go flankujesz. No dobrze. Jeden mniej. Jakie masz szanse na tego? 31%. A ja? Tu mam 65%. Z ochotą. Podbiegnij tu. 66% nawet masz, no to próbuj. Dobra, trafiłeś, ale nie zabiłeś. Tu mam jeszcze żołnierza. No ale to jest... To jest taki żołnierz, który na razie się chyba do niczego nie przyda. Ja mógłbym spróbować tego jeszcze, co ma 65% uszczelić. Ale ten Finman jest tutaj też strasznie niebezpieczny. Żeby Overwatch był lepszy. Tu na pewno Overwatch. To jest tylko 31%. Spróbujemy Overwatcha włączyć. I tu też Overwatcha. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało. Ten uciekł bezranny. Ten włączył się na wartę. Ten próbuje strzelać, powinien być mój ogień osłonowy. Może go zabiję. O właśnie. Na to liczyłem tym Overwatchem. Okej. Okay. Został mi tylko ten jeden tutaj aktywowany. Ale mam też Scouta. Widzi go Adrian. Dobra, widzą go wszyscy moi snajperzy. Grom. Próbujesz pierwszy. Wow! Sieknęłeś ładnie. Monty już go widzi. Ale zanim Monty już do niego strzeli, chciałbym może go spróbować jeszcze jakimś innym żołnierzem. Nie, czekaj. Ty będziesz musiał przeładować, więc może nie strzelaj. Ja mam strzały darmowy jeden, więc mogę spróbować. Okej. Okay. Smaż się w piekle. Załatwiony. Zostało tych floaterków... I'm all over it. Jeszcze dwa, właśnie Lightning Reflex, na to liczyłem. Że jeżeli tam jakiś się gnojek ustawił na... Dwóch ich zostało.
Ale to jest dobra, dobra pozycja dla naszych... O właśnie. Załatwiony. Mąc już tutaj Overwatch. Wyruszam. Tutaj Overwatch. Overwatch. Przeładuj. I przeładuj. Ok. Został nam jeden floaterek aktywowany. Ale mamy kilka Overwatchów, więc nie powinien się też zbliżać ten floaterek. No i się nie zbliżył. Czyli to wypatrzymy już stąd. Dobra, widzimy go. 1%, że go trafisz. No to naprawdę, naprawdę szanse bardzo wielkie. Ty nie masz linii strzałów? O, jakie dziwne rzeczy. Będziesz musiał podbiec trochę. Może Mons już go ściągnął. Paweł, spróbuj. O właśnie. No takiej roboty jesteś. No dobra, musimy zacząć iść do przodu. Załatwione. Na razie nic nie widzę. Okej. Tu mam wszystkich załatwionych. Z ochotą. Przeładuj. Dlatego meldu i tak nie zdążę, jest wysoki, bardzo wysoki poziom trudności, więc może zostań tutaj. Tu Overwatch, Grom, tutaj i przygotowanie broni. Ok, tu Overwatch, Overwatch i czekamy. Co tu jeszcze? Są jakby sektoidy i miutony. To jest! No. Artefakt obcych. A, cicho. Good to go. No patrz jak cicho. Jestem w drodze. Okej. Przeładuj sobie. Heavy tutaj. Mąc już niech podbiegnie tutaj, też musi przeładować. Overwatch. Przeładuj. Overwatch. No i co? Na razie nic. Ok, mamy filmenów kolejnych. 4. Jednego z nich widzisz? Czy go widzi też snajper? No, niestety nie. Co on? Będziesz go widział? Widzisz i flankujesz. No to załatw go. Będzie czek tylko do rozwalenia. Ok. Nic nie widzę. Szkoda. Dwigaj z ktośkie. Aha, to był mój heavy. Pomyliłem się, myślałem, że to snajper. Dobra, Gromu, rozglądaj się. Tutaj się troszeczkę przesuniemy do przodu. Broń w pogotowiu. Będziemy, mamy trzech filmenów w tym momencie aktywowanych. Dosyć daleko ich mamy. Na razie sobie kłócni. Tutaj może... Ora, tamten, żeby mnie tylko nie splankował. Może mnie nie splankuje, więc się rozgląda i zobaczymy, co tutaj nam te filmeny... Z... Odporność. Dobra, strzela. Nie trafił.
Odporność, warta. I ten jeden po prawej stronie, co jest? Cholera. Nie widzę go. To bardzo niedobrze, że go nie widzę. Bardzo po prostu niedobrze, że go nie widzę. Bo on tu może być gdzieś na jakimś Overwatchu. Zaraz tam będę. Okej. Nie widzisz go. Ty też nie widzisz? O, ty jednego flankujesz, Montius. Tak, to jest Montius? Montius. A Grom? Nie widzisz kogoś? Kurde, no nie widzisz. Rozkaz. Stąd będziesz widział, ale nie masz szału po ruchu. Włącz sobie celność. Włącz już tego, co widzisz, próbuj ściągnąć. Okej. Lecę na ostatnich pestkach! Dobrze. Dysk się kopnij tu. O, fuck! Fuck! To mamy teraz... Aha, ten to był sektoid, to nie był nawet Finman, tylko to był sektoid. W tym momencie jest bardzo mocno. 4 newtony! Choroba! Mam dorzucić granata. Dobra, je do jednego dorzucisz. Lepiej rzuć granata niż strzelaj, większa szansa, że trafisz. Okej. A ja nie mam jakichś takich strasznych szans, że tam coś potrafiam. Włączyłem sobie już Overwatcha. O, ale nasz... Heavy. Jest całkiem niezły. Przygwóź tego. Ja sobie jeden strzał oddam. No spróbujmy tu. Jakbym go trafił krytycznie, to zabiję. Okej, tylko nie trafiłem. I Overwatch. No dobra. Co oni wykombinują? Ten podbiega. Okej, nie trafił. Przynajmniej tyle. Sektoid idzie. A, na... Ściągnął Overwatcha ze mnie. Szkoda. Myślałem, że wykorzystam je na te miotony. O kurde, zapomniałem, że miotony mają granaty. Dobra, jeden nie trafił. Ten włączył się na wartę, warta i warta. Okej. Okay. Widzisz tego na 40%. Ale ty masz też granat błyskowy, więc... tu mam takie szanse. Okej, okay. Ty widzisz tak, 94 tu, 60 tu i 60 tu. Dobrze wiedzieć, ale... z tego wszystkiego chyba wolę, żebyś spróbował wykończyć tego Finmana. Nie wiem, czy dasz radę, bo to jest dowódca Finmanów. Okej, okay, za 5 nie dałeś rady. No dobrze, no ale Mont już pewnie da radę. 83%. Kurde, Montius by też pasował przeładować, ale póki co... może w następnej turze? Fuck! 83% Montius! Jak masz szansę rzucić ten granat? Tych dwóch lub tutaj... Może podbiegnij tu, tylko że zaraz się będzie ich więcej widziało. Aj, nie dorzucisz.
No dobrze, ale zajmijmy się na razie tym dwójką. Okej. Okay. Odrobinkę są teraz osłabieni. Ty możesz rzucić granat, tak jak przedtem to rzuciłeś. Czy znowu 3 obrażeń? 5 tym razem, pięknie. Ja mógłbym jeden strzał oddać, choć te strzały to są takie... Takie są, powiem wam, trochę na dwa razy. No ale raz mogę spróbować, no. O! Jeszcze krytycznie trafiłem. I Overwatch. Ty w tym momencie się trochę wyłączyłeś z gry. Bo wyszedłeś z pociągu, a powrotu do tego pociągu raczej nie masz. Tu można by było podbiec, ale... Może nie wypaczą cię w Overwatchu. Nie wypaczyli cię, ale też nie widzi. Ty ich nie widzisz. Dobra, rzuć granatę dymnego. Okej. Ty widzisz ich kilku. Tu jest ten dowódca, przygwóź go. Może nie tego, tego dowódcę przygwóź. Podawiaj ogniem. Dobra. 3 miotonów i... Ogień osłonowy... 10, kurde, myślałem, że może go załatwię. On nie powinien mnie trafić, bo... Był przygwożony. Jestem pod ostrzałem. Ten warta. Ten już jest groźniejszy, bo ten może trafić. No właśnie. Okej. Ja nie mam amunicji. Gdzie jest Finman? Tutaj się przemieścił. Okej. No spróbuj, 31% to jest trochę mało. Dobra, nie trafiłeś. Czy ja dorzucę tam granata? Niestety nie. Mąc już też nie ma amunicji. Musi przeładować. Tak, podbiegnij tu. Otwórz te drzwi. Widzisz gnoja, o kurde. To niedobrze, że go widzisz. Bo w takim razie musisz kucnąć. Tutaj są jakieś szanse. Przygwożdżenie czy spróbujemy brać 45%? A ty masz jakie szanse? Bo tam jeszcze mamy jednego żołnierza. A tu mam jeszcze snajpera. Który... Aha, widzi tego z tyłu. No dobra, ale niech spróbuję. Za 4. Spanikował. Kucnij. Dobrze. Okej. No to tak. Ja muszę przeładować. To na pewno. Tu muszę się zastanowić, czy przygwożdżenie, czy próbujemy strzelać. Nie ma źle. 30... No spróbuj. Jest! Zabiliśmy dowódcę. Teraz mam tak. Tego, tego i tego. Przygwóźmy może tego, co ma najwięcej zdrowia. Dobra. Stało ich 3. Ten się strasznie zbliżył. O kurde, zatruł nas.
Warta. Nie, 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 nie! Fuck! Niech mi ktoś pomoże! Ja spanikowałem. Jak to tak może być, że dowódca panikuje? Ile shotguna jest flankowany strzał? Ale chyba za mało, żeby zabić tamtego Newtona. Aha, Monty już jeszcze nikogo nie widzi. A po jaką cholerę miałby kogoś widzieć? Paweł. Dobra, ale stąd powinieneś widzieć. Dobra, widzisz. Tu jest 34% tylko, 20. ...73%. No spróbuj. Okej. Okay. Zostało ich... zostało ich dwóch. Zostało ich dwóch. No spróbuj. No raczej nie trafisz, ale no spróbować możesz. O, trafiłeś! Monty już jeszcze widzi, ale to są małe szanse. Lepiej, żebyś sobie włączył celowanie i w następnej turze miał szansę. A tu możemy spróbować przygwoździć. Aha, tylko że ja mam zatrucie, zapomniałem sobie. Jedno obrażeń dostałem. Dobra, ten podbiega. Warta. Ten się wycofuje, bo jest ranny. A nie. Przygwoździli mnie do ziemi! No dobrze. No dobrze, jesteśmy chyba w stanie ich teraz zabić w tej turze. Ten ma tylko tutaj wartę. Scout musiałby poryzykować troszkę. Tutaj nie możesz pobić tędy, bo przebiegniesz przez chmurkę i się zatrujesz. Czy Monty już widzi ich? Monty już widzi tego. No to spróbuj. Okej. Okay. Załatwiłeś go. Tego widzi ładnie Grom. No, na 20%. Teraz tak, czy ty dorzucisz do niego granat? O, dorzucisz. A prawdopodobnie, jeżeli dorzucisz granat, to oznacza, że on nie będzie już miał Overwatcha i Kacper będzie mógł go wykończyć. Tak jest. Kacper, czyń honory. A, on ma jeszcze Overwatcha. No dobra, Lightning Deflex. Okej. Incoming fire. Szkoda straconego żołnierza na tej misji. Doskonała robota. Wszystkie cele osiągnięte. Ale bardzo wysoki poziom trudności, 4 newtonów. Wszystko wykonane. No fakt, no pojechał Monsiusz i ja na tę misję. No to jak mogą być niewykonane dwóch najlepszych żołnierzy? Monsiusz awansował. Myślę, że to jest dobre. Executor też jest fajny, ale jednak to jest bardzo dobre. Tu mamy kaprala. Horror targeting. Wojtek ciężko ranny. I Kacper niestety nie żyje. Dobrze. No ale posunęliśmy się o kolejny mały kroczek do przodu. Mamy trochę kaszy, 115 w tym momencie. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Może nie będę chciał na razie budować.
Na pewno muszę zatrudnić kilku żołnierzy. Powiedzmy, mamy 22, to jeszcze z ile mamy teraz rekrutów? Żółtodziobów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak jeszcze z trzech moglibyśmy zatrudnić. I moglibyśmy kupić sobie scope'a. Albo to. Dobra, kupmy to. A scope 80 kosztuje chyba, co? No właśnie, troszkę przeszardżowałem. Ale może coś sprzedamy, żeby zdobyć tą. Dobra, Ererium chyba się długo nie będziemy potrzebowali, więc można to się pozbyć. Przynajmniej w takich ilościach, bo tam tak jakieś po dwa może będziemy potrzebowali. Scope dla Montiusza. Okej. Okej. Sytuacja jeszcze nie jest krytyczna. Nie jest też jakaś wspaniała. Teraz przez 4 dni mamy wyłączonego mnie, Montiusza i pewnie Żółtka. Żółtka przez 2 dni. Ale wróci DJ Joanna. Asia. No nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.